Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Hej, hej, z tej strony Katarzyna Biernacka i Natalia Jurzec. Naszym gościem będzie profesor Uniwersytetu Pedagogicznego Bogusław Skowronek. Jest popularyzatorem sztuki filmowej, działaczem klubów kinematograficznych oraz założycielem koła filmoznawczego na naszej uczelni. A czego konkretnie będzie dotyczył nasz wywiad? Będzie to rozmowa o wszelakich filmach i serialach. Przywołamy tu zarówno klasyki kina, jak i fascynujące nowości. Każdy z nas ma inne preferencje, ale musimy się zgodzić, że wszyscy lubimy obejrzeć w wolnej chwili coś, co nas rozśmieszy, wzruszy albo zaciekawi. Jeśli interesuje Was ten temat, to zapraszamy do wysłuchania naszej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Widział Pan ostatni odcinek The Last of Us? Tak, widziałem ten ostatni, który jest jakby dopuszczony do emisji, bo ma być 9, ten był 8. Lubię tego typu historie opowiadające o postapokaliptycznym świecie, o wędrówkach wśród zarażonych jakąś dziwną infekcją ludzi, no i o tej próbie charakterów. To w gruncie rzeczy film drogi, zresztą była kiedyś książka i też film w drodze na podobny temat. Film drogi, film charakterów, film uczenia się wzajemnie naszych dwojga bohaterów. Tak, oglądałem i podoba mi się ten film. A czy grał Pan w grę? Nie grałem w grę. Nigdy nie grałem w tę grę. I teraz o zgrozo, ja bardzo lubię kulturę popularną wszelaką, ale gry to nie moja bajka. Wielokroć próbowałem się przekonać i teraz powiem rzecz straszną. To będzie bardzo obrazoburcze, to będzie kontrowersyjne i spotkam się z szaloną krytyką. Otóż gry mnie strasznie nudzą. Ja po prostu po przejściu jednego etapu jestem znudzony i nie gram dalej. Także nie grałem. Ja je traktuję, obydwa teksty, bardzo szanuję, już mówiąc poważnie, bardzo szanuję szeroko rozumianym terminem gry komputerowe, bo to jest wielkie spektrum różnych zjawisk. Bardzo to szanuję, cenię, ale moim medium jest przede wszystkim kino. Więc ja to traktuję jako odrębne filmy, odrębne dzieła. Film i... Panie profesorze, a właściwie jaki jest Pana ulubiony film i dlaczego? Czy w ogóle ma Pan ulubione, a może jest ich kilka? To jest trudna i prosta odpowiedź. Nie mam jednego ulubionego filmu. Mam ich dziesiątki, tych ulubionych filmów. I jak powiedziałem troszkę wcześniej, ja kocham kino, więc mój ulubiony film to jest ten, który w danym momencie reprezentuje, nie wiem, jakiś temat, gatunek, jakąś sprawę i stwierdzam, tak, to jest to. Oczywiście są filmy, które lubię bardziej, są filmy, które lubię mniej, ale te, które lubię bardziej, to jest, jak mówię, cała wielka grupa. Więc na jedno pytanie, jeśli by ktoś mnie chciał na torturach zapytać, wymień jeden tytuł. No nie umiem, po prostu nie umiem, bo to się zmienia i tak jak mówię, są filmy, które pamiętam, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. To są tych kilka, które wymieniłem wcześniej. Są filmy gatunkowe, które bardzo lubię. No, jak ktoś powie, jakiś gatunek, nie wiem, horror, melodramat, musical, to tam mam swoje typy. O, to idąc tym tropem mógłbym powiedzieć. Natomiast tak, wymienić kilka, to jest to ogromne przedsięwzięcie. Nie umiem, po prostu nie umiem. No to może łatwiej będzie z ulubionym aktorem. Jaki jest Pana ulubiony aktor i dlaczego jest to Mads Mikkelsen? No, trop z Madsem Mikkelsenem jest bardzo ciekawym tropem. Nie mam oczywiście ulubionych aktorów. U mnie miłość do aktorów się zmienia tak jak miłość do aktorek. Są te, które kocham w danym momencie, te, w których się odkochuję i aktorzy, w których się kocham w danym momencie i odkochuję. Oczywiście jest ich sporo. Jeśli chodzi o kino zagraniczne, to bardzo cenię, no trudno nie cenić twórców kina jako rzemiosła, jako sztuki, czyli Amerykanów. Bardzo cenię, jak powiedziałem wcześniej, kino lat 70., dlatego na przykład jeden z moich ulubionych aktorów, no dzisiaj już nie gra, jest bardzo starszym panem, to Jack Nicholson, niezwykle utalentowany, z wielkimi możliwościami, aktor świetnie się sprawdzający. Bardzo lubię Gina Hackmana, taki też aktor, który przecież grywał, już teraz też nie grywa. To są wybitne postaci. Kiedyś
zanim rozmienił się na drobne, bardzo ceniłem Roberta De Niro. Z aktorek to oczywiście mam też wiele, wiele swoich ulubionych typów. Z kina europejskiego tego jest też bardzo dużo, a pytała pani, dlaczego Mads Mikkelsen? No to powiem tak, żartobliwie, to jest bardzo dobry aktor, wszechstronny, no ale on ma tę jedną cudowną cechę, że jest moim, nazwijmy to, kosmicznym bratem, ponieważ urodził się dokładnie w ten sam dzień, w ten sam miesiąc i w ten sam rok, co ja. Więc jesteśmy dokładnie równolatkami co do dnia. To jest oczywiście żartobliwe ujęcie, bo to nie jest żadna motywacja do lubienia aktora, ale jego osiągnięcia są też bardzo, bardzo duże. Z polskich aktorów no, cenię ogrom. To jest po prostu, my mamy wyśmienitych aktorów, świetnych aktorów, genialnych. Dla mnie aktorem czy aktorami o niesamowitych możliwościach współczesnymi, którzy mogą zagrać wszystko i są to po prostu wybitne dzieła, to nie będę tu wcale oryginalny. To jest oczywiście dla mnie Janusz Gajos, który może zrobić wszystko. To jest dla mnie Jan Frycz, nasz krakowski aktor, który może zrobić po prostu wszystko. On jest niedoceniony, on ma ogromny potencjał. Czasami się marnuje w słabych filmach, ale to są wielkie, wielkie postaci. Z aktorek chociażby Kinga Price, no wyśmienita też, która jest w stanie dosłownie zrobić wszystko, co chce z postacią ekranową. Mamy ogrom świetnych aktorów, czy to w Polsce, czy za granicą. Nie mogę się oprzeć, aby zapytać pana o Rings of Power, Pierścienie Władzy od Amazon. Ciekawi mnie, co jako filmoznawca sądzi pan o podejściu scenarzystów do oryginalnej wizji autora. Jak wiadomo, Tolkien stworzył bardzo dokładne opisy świata i postaci, których w tej adaptacji nie zachowano. No i tu mamy wielki problem. Wielki problem, który się pojawiał i pojawia często, mianowicie problem relacji filmu i literatury. To był kiedyś dyżurny temat takich szkolnych analiz, też filmoznawczych analiz. Ja tu reprezentuję stanowisko bardzo elastyczne i chyba filmoznawstwie przyjęte. Każda adaptacja jest, cytując Alicję Hellman, twórczą zdradą, ale każda adaptacja jest odrębnym filmem. Zatem ja spoglądam na ten serial jako na odrębną historię wykorzystującą wątki stworzone przez pisarza. Pisarz, pisząc książkę, oddaje ją czytelnikom i oddaje ją adaptatorom. I teraz doszukiwanie się bliskiej korespondencji jest chyba wadą, jest pomyłką. To są dwa odrębne dzieła, to są dwa odrębne kody, literacki i multimodalny, audiowizualny. To są dwa odrębne jakby sposoby ujęcia i to są zawsze jednak dzieła, które trzeba rozpatrywać w pewnych kontekstach historycznych, czasowych, filmowych. Tego serialu nie można rozpatrywać bez znajomości kontekstu, jakim jest trylogia Petera Jacksona, prawda? Nie można jej rozpatrywać w wyizolowaniu od kontekstów współczesnych, czyli tych, które my jako widzowie współcześni rozpoznajemy w bohaterach, prawda? Przecież tam mamy bohaterów w tym serialu o różnych kolorach skóry, prawda? Mamy inną Galadrielę, mamy inne w ogóle zarysowanie akcentów, ale dlatego, że żyjemy w innych czasach niż w latach 50. pisał to Tolkien, gdzie kompletnie inaczej sytuowano postaci kobiece, postaci wielorasowe, postaci funkcjonujące w innych uniwersach. Więc ja bym powiedział tak, ja ten serial mogę oceniać tylko jako serial, gdzie pewne nawiązania istnieją do Tolkiena. Poza tym to jest franczyza. Franczyza, czyli no, pewna marka, o tak bym powiedział. Mówimy o marce. Więc na pewno to jest marka. I też bądźmy szczerzy, to jest marka już teraz handlowa. To jest po prostu biznes. Na tej marce handlowej tworzy się nowe światy, czyli linki do nowych światów. Jeśli ktoś ma pomysł, żeby ten link stworzyć inny i poprowadzić tę historię inaczej, proszę bardzo. Tak, także ja nie mam kłopotu z tym, że różni się to od wizji Tolkiena, bo różnić się musi. To są zupełnie inne teksty. Czyli nie zgadza się pan z negatywnymi oceniami tego serialu? Ja mogę się zgodzić z negatywnymi ocenami serialu, jeśli ktoś ocenia negatywnie sam serial jako film. Film jako film i ma do tego prawo, bo
wielką rozkoszą oceny filmu jest to, że my możemy się całkowicie różnić w ocenie filmów, indywidualnie do niego podchodząc, więc to jest nasz przymiot. Natomiast cały czas jakby odwoływanie się, że a proza Tolkiena, a film to jest pomyłka, po prostu metodologiczna pomyłka i myślę, że merytoryczna pomyłka, bo są dwa odrębne dzieła. A co z wątkiem właśnie tej silnej, niezależnej kobiety? Tutaj właśnie mam na myśli Gardrielę i właśnie porównanie tej wizji z Władcy Pierścieni Petera Jacksona do właśnie tej Gardrieli z Pierścieni. Tak, biegającej z mieczem w ogóle. Tak. Ale mi to zupełnie nie przeszkadza. No, a dlaczego nie? Przecież Gardriela w wersji Jacksona, Petera Jacksona, czy ta elfka ogromnej mądrości, siły, wiedzy, to już jest, to nazwijmy, kobieta po przejściach. To jest kobieta doświadczona, to jest kobieta, która już swoich ilu wrogów mogła wyrżnąć, to wyrżnęła. To jest kobieta, która przeżyła tyle różnych historii emocjonalnych, fizycznych, takich, że teraz ma prawo. Każdy z nas jest inny. Przypomnijmy sobie, jakbyśmy my chcieli popatrzeć na to, jak teraz jesteśmy my, znaczy ja na przykład, a ileś wcześniej, jeśli chodzi o zachowanie, jeśli chodzi o działanie, jeśli chodzi nawet o motywy tych działań. W sam raz to mi się podoba. No, mówienie, że Galadriela to ciągle wielka czarownica czy czarodziejka, która wolno cedzi słowa i groźnie spogląda i to jest jedyna jej wizja, czyli ta jacksonowska. Nie. Galadriela była kiedyś młoda, chociaż elfowie są nieśmiertelni, więc może młoda to nie, ale mniej doświadczona teraz jest bardziej. Nie przeszkadza mi to zupełnie. Czy pamięta pan, na jaki pierwszy film zabrał pan dziewczynę? Ojej, nie pamiętam. To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Ja w ogóle mam kłopot, bo tu się zdradzę, że ja kino na tyle lubię, że ja z reguły, jak chodziłem na randki, to ja zabrałem dziewczyny albo do kawiarni, albo na inne miejsca. Natomiast do kina tylko wtedy, kiedy już film znałem. Bo ja miałem ogromny problem, co jest ważniejsze, czy to, co oglądam, czy towarzyszka, która siedzi obok mnie. Więc powiem tak, jeśli byśmy kinematografię potraktowali jako rodzaj, ta kinematografia w rodzaju żeńskim, o to kinematografia to jest moja wielka dziewczyna. To tak, to ja chodzę na spotkania z nią kilka razy w tygodniu. Tak bym to rzekł.